Wyciągnięcie poszkodowanego z samochodu, ewakuacja zwiedzających z płonącego budynku i pożar śmieci. W miniony weekend wszystkie ochotnicze straże pożarne z gminy Dębica wzięły udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych OSP. W sumie około 100 druhów z 13 jednostek. Podzieleni jesteśmy na 3 grupy w 3 różnych miejscach. Ćwiczymy założenia z pożarem sortowni śmieci Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie. Drugi epizod to mamy tutaj, znajdujemy się na miejscu tego drugiego epizodu. Ratownictwo drogowe, techniczne, kwalifikowana pierwsza pomoc. I trzeci epizod jest tam dalej, na Centrum Dydaktyczno-Historycznym przy Górze Śmierci. Tam mamy pożar tych zabudowań, które tam są. One są drewniane, bo to jest imitacja tego baraku, który tam istniał w czasie II wojny światowej. Drewniane, więc dobrze się pali. Tam mamy pożar i osoby poszkodowane w środku. Tam doszło do pożaru w czasie zwiedzania, czyli jakieś osoby są w środku, ewakuacja. Lepiej organizować takie ćwiczenia dla jednostek OSP, jak założenie strażackie. Z tego względu, że dużo tu się dzieje z takich rzeczy, które nas w życiu spotykają podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, czyli ratowniczych na ulicy. I jednak te strażacy, tak jak mówię, chcą takie ćwiczenia. Większe jest na to zapotrzebowanie większe. Od wiosny planowaliśmy właśnie takie ćwiczenia bojowe z udziałem wszystkich jednostek, żeby te doświadczenia tych lepszych jednostek przekazać pozostałym kolegom. No i najlepiej w praktyce właśnie takiej i tu na PGO i ekspozycji w Muzeum przy Górze Śmierci. Jesteśmy w pobliżu autostrady, w ogóle to około 80% zdarzeń, jakie biorą nasze jednostki, to są zdarzenia drogowe, najczęściej to wypadki właśnie, no i przy użyciu narzędzi hydraulicznych, tak jak Państwo tu widzicie, ćwiczą nasi druhowie. Oczywiście, że są dobrze przygotowani, ćwiczenia są po to, żeby te umiejętności trwalić, doskonalać, spotkać się, porozmawiać i myślę, że na druhów z gminy Dębica można liczyć zawsze. Działania rozpoczęły się w miejscu koncentracji sił i środków na obiektach PGO w Paszczynie. Pożary, ratownictwo medyczne i techniczne oraz ratowanie ludzi. Zakres szkolenia był szeroki. Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP gminy Dębica zastąpiły odwołane z powodu pandemii coroczne zawody sportowo-pożarnicze.